Hejka! Ja nazywam się Piotrek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Paryża. Preselekcje ukraińskie na Eurowizję Junior 2021 okryły się drobnym skandalem, gdyż wiele osób zarzuca telewizji ukraińskiej ustawianie ich wyników pod ostateczną zwyciężczynię Olenę Łusenko. Czy faktycznie tak było? Nie mam prawa wiedzieć, gdyż nie jestem pracownikiem ukraińskiej telewizji. Ale czy warto było? Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie poznamy za 3 minuty. Także przesłuchajmy utworu Ważyl. Będzie ballada. O matko, jak ona dojrzale wygląda. Szukaję każdego dnia, serce ten widobrażeń czużych pieseń, słów gierkich. Nie wiem czemu początek mi się kojarzy z Ukrainą 2016 na Eurowizji Junior. To była Sofia Rol. Fajny rytm jest w tej melodii. Myślałem, że będzie palnięcie. Ja nie znajdę słów, ta znajdę w sobie siłę, póki wszyscy one u niebesu se prosili, zmusite zamknąć nie zmieniu, skrył moje spalenie. Dojrzale to brzmi bardzo. Nie wiem, czy nie zbyt dojrzale na konkurs dziecięcy. Olena śpiewa super. Daj mi więcej. Super. Zalnijcie. Proszę. Jeszcze nie. Mam nadzieję, że będzie, bo to jest, wiecie, konstrukcyjnie moja piosenka w cudzysłowie. No nie było. No szkoda. Chociaż jest teraz. Biorę poprawkę, że to jest występ na żywo. Kompozycja dobra, kompletna i mocna. Brawo Ukraina. A więc jak już przez półtorej minuty piosenki czekałem na to walnięcie i się ekscytowałem tym, czy przyjdzie, czy nie, pora ocenić utwór Ważyl. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. A więc, kolejny start naszego wschodniego sąsiada, Ukrainy, na pewno będzie mocny, a przede wszystkim jest to piosenka potężna. I to jest, myślę, dobre słowo, bo z jednej strony ona jest potężna, dobra, dopracowana, z drugiej strony jest potężna, monumentalna, taka posągowa, a z trzeciej strony jest potężna, dojrzała. Pytanie, czy nie zbyt dojrzała. Teraz mógłbym na ten temat mówić, zastanawiać się, czy faktycznie tak jest i która z tych koncepcji ma najwięcej sensu, ale mam tu ocenić piosenkę, także to zrobię. Mnie się podoba. Jest to piosenka w moim typie dobra, podobna, jeśli chodzi o odczucia moje, do Białorusi zeszłorocznej, która też była taka dojrzała, mocna i potężna. I tutaj czuję coś podobnego. Przydałby się revamp i ja wiem, że to mówię dosyć często, ale liczę na to, że jeśli mamy tu National Final Performance, to drogą jakby zeszłych lat, tak jak na przykład Sowa z 2019 zostanie podrasowana nieco, tak tutaj doświadczymy tego samego.
Cóż, ja będę trzymał kciuki za Ukrainę, żeby to poszło jak w najlepszym kierunku, bo Olena śpiewa bardzo fajnie, piosenka jest super, według mnie jest bardzo fajna, mało przystępna i wielu się może nie spodobać, ale ja taki typ ballady kupuję. Ale nie wiem, czy konkurs dziecięcy jest dobrą platformą do prezentacji takiej kompozycji, gdyż chyba nie takie grono odbiorców powinno jej oceniać i ją słuchać, mam na myśli po prostu dzieci, bo to jest kompozycja dojrzała, dopracowana, ale myślę zbyt dla wielu, może nie staromodna, ale dla wielu zbyt właśnie poważna, dla wielu niezrozumiała. No ale ja daję mocną okejkę. A teraz wy dajcie znać poniżej w komentarzach, co myślicie o utworze Ważyl Oleny Łusenko, z którym zaprezentuje się na scenie 19. Eurowizji Junior w Paryżu. Koniecznie zaobserwujcie nasze social media, także będzie mi niezwykle miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym materiałem, bo to niezwykle motywuje do wszelkiego nagrywania i działania. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam bardzo udanego dnia, trzymajcie się ciepło, hej i do zobaczenia w następnych materiałach. Mam to na...